Sytuacji. Załamany, to mogę powiedzieć. Mieć piłkę setową i najbardziej doświadczony zawodnik w drużynie zagrywa lekko w siatkę, no to ręce padają. No, ten wynik nie świadczy o tym, że przegraliście 3-0, bo graliście równo. Każdy set był równy. My gramy każdy mecz. My gramy każdy mecz, że prowadzimy dwoma, trzema, jest do 18 punktu, jest wszystko fajnie wygląda. No a później, no brakuje nam jeszcze doświadczenia moim zdaniem na tych drugoligowych parkietach i brak chłodnej głowy, no bo jak widać, mamy piłki do góry podbite, obronione i nie kończymy. Bez tego, jak nie zaczniemy kończyć grać, no to nie ma opcji, żebyśmy wygrywali. A jakby pan podsumował dzisiejszy mecz? Powiem tak, dzisiejszy mecz, dużo błędów z jednej z drugiej strony, bo Augustów też popełniał bardzo dużo błędów na zagrywce, strzelali z ataku w aut, strasznie, strasznie to samo. Mogliśmy spokojnie to przetrzymać i pociągnąć, bo prowadziliśmy coś w drugim secie, w trzecim mogliśmy mieć piłkę w górze setowo, ale co lepiej doświadczenie od nas widać na boisku. Zachowali chłodną głowę, przebijali normalnie piłkę później w końcówce, kończyli, spokojnie grali do lidera, który nie mylił się w ataku i kończył. U nas niestety głowy w dół, załamanie i nie ma gry. Nie ma komu ciągnąć. Tu jest kilku zawodników i trener grający, którzy mają doświadczenia w Ślepsku grali. Czy u pana są tacy zawodnicy też? No, u nas jest Paweł Łęgowski, który miał doświadczenie z pierwszej ligi, grał w pierwszej lidze. Patryk Sobieszczak, drugoligowiec, Maciej Bilecki, drugie lidze, Dominik Sobieraj tak samo. Jest paru chłopaków ogranych, ale większość jest z trzeciej ligi albo nawet i ze słabszej ligi, którzy pomyślę, że no, zaczęliśmy bardzo późno tą ligę. Nie spodziewaliśmy się, uda się nam tutaj wskoczyć, no i to właśnie widać, że brak nam jest ogrania, brakuje nam tych sparingów, których w ogóle nie rozgraliśmy ani jednego przed sezonem, także zdobywamy cały czas teraz, że tak powiem, doświadczenie, ale no już powinniśmy zacząć coś wygrywać, bo na razie to wygląda strasznie. Ale brakuje już mało, bo te sety były naprawdę wyrównane, tutaj kilka piłek można było na drugą stronę przerzucić i bylibyście zwycięzcami. Dokładnie, wystarczyło tylko nawet przebić palcami tak, na drugą stronę i to też może by się udało, bo by się pomylili, tak? No ale jak widać brak takiego czegoś, brak doświadczenia jeszcze u chłopaków. Będziecie Państwo mogli w telewizji internetowej tvs24.pl prześledzić to, przeanalizować, może to Wam pomoże. Życzę Wam sukcesów, no i oby jak najszybciej przyszło to doświadczenie i oby te końcówki były po Waszej stronie. Ja powiem szczerze, że my się szykujemy już na, że tak powiem, na tą drugą rundę i nawet na te playouty, tak? Już jesteśmy naszykowani. Ma jeszcze dojść dwóch zawodników, wzmocnić nas też z przeszłością w pierwszej lidze. Mam nadzieję, że jak najszybciej do nas dotrą i się pojawią już na treningach i zaczną z nami grać, bo mówię, no ręce opadają, bo mamy mecze, że to powiem, piłki w górze wygrane i przegrywamy takie mecze. I to nie jest nasz pierwszy mecz, który tak przegrywamy. Życzę Wam sukcesów w następnych meczach i szerokiej, szczęśliwej drogi. Suwalczanie powinni Pana znać, ale dzisiaj był, nie wiem czy ważny mecz, ale jak każdy prawdopodobnie. Tak, był bardzo ważny mecz, szczególnie dla chłopaków, ponieważ zostaliśmy zdziesiątkowani kontuzjami, dwie
kontuzje, które wykluczyły Mariusza Schleitera na 6 tygodni, podstawowego przyjmującego, no i mnie jako grającego trenera na 2 tygodnie. Także bez dwóch podstawowych graczy no, udało nam się dzisiaj odnieść zwycięstwo. Wymęczone to wymęczone, ale... Ale zwycięstwo 3-0. No tak, ale gra pozostawiała wiele do życzenia. No i prosiłbym o podsumowania tych trzech setów. No, pierwszy set bardzo nerwowy, od początku przegrywaliśmy 2 punktami, gonimy, odrabiamy w końcówce i wygrywamy do 21. Drugi set znowu prowadzimy cały rozegrywany set i w końcówce uciekają nam 2 proste błędy, rywal dochodzi nas i gramy na przewagi. Spokój w końcówce jednak dał nam zwycięstwo w tym secie. No, trzeci set gra się bardzo ciężko, rywal też nie był wymagający. Jest ostatnia drużyna naszej ligi i no tutaj próbowali walczyć, prawda, o wszystko. No, ciężko się z takimi zespołami gra, które rzucają wszystko na szale i bronią wszystkiego. I tutaj tak samo. Prowadzimy cały set i nagle w końcówce 2 błędy dochodzą nas i znowu granie na przewagi. Ale dzięki tam dobrej obronie udało nam się obronić piłeczkę i skontrować na 26-24. A jak miałby pan powiedzieć, co było decydujące, że zwyciężyliście? Myślę, że spokój i opanowanie w tych końcówkach, ponieważ rywal odrabiał. Tak, myślę, że tak, bo przyjęcie mieliśmy przyzwoite. W ataku też było całkiem dobrze, troszeczkę nerwy w środku seta, dlatego albo nam odrabialiśmy straty, albo traciliśmy, tak jak w końcówkach drugiego, trzeciego seta, przewagę, ale spokój. Gratuluję zwycięstwa i czekamy na następne, bo prawdopodobnie mieszkańcy Augustowej, ziemi augustowskiej na takie czekają wyniki. No mam nadzieję, że tak będzie. No już niedługo wracają, na pewno od nowego roku już będziemy grali w pełnym zestawieniu i myślę, że ta gra będzie wyglądała lepiej niż w dzisiejszym spotkaniu, ale ta grupa, która dzisiaj grała, myślę, że z meczu na mecz też będzie coraz bardziej zgrana i coraz więcej będzie dobrej gry. To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.